Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Jurassic Park i mam dla was dwie wiadomości. Przeczytałem wasze komentarze i jedna jest taka, że wiem już skąd brać krew. Ja krew wiedziałem skąd brać. Wiem już skąd brać pig iron. Pig iron bierzemy właśnie ze sztabek żelaza oraz ze sztabek krwi. Doszedłem do wniosku, że ja nie będę wskakiwał do pieca i poświęcał swojej własnej, więc urodzę kurę, która wskoczy po prostu do pieca. Czy jest krew? Jest krew. Mamy krew i teraz to się powinno jakoś zmieszać. Pytanie, jak to zrobić? Obawiam się, że 40 MB to może być trochę za mało. Jeszcze jedną kurę zrobię. To jest chyba dalej za mało. No dobra, nie będę się skupiał na tym w tym odcinku. Po prostu wiedzcie, że jest coś takiego jak krew w tej modyfikacji Tinker Construct. Tym się zajmę kiedy indziej, bo no jak widać, niestety w obecnej sytuacji mamy za mało tych jajek, żeby tu kury wrzucać sobie tak po prostu. Zajmiemy się dzisiaj Netherem. Jeszcze jedna rzecz. Z Peridotu pisaliście, żeby warto robić broń, z tym, że ja nie wiem jak go osiągnąć. Ja tutaj nie mam żadnej rudy tego materiału, więc najpewniej nie dam rady tego zrobić na tej paczce modyfikacji, dlatego że po prostu nie mam żadnego moda, który wprowadzałby taki materiał. Ale też dowiedziałem się, że możemy naprawić sobie kilo za pomocą obsydianu, bądź też siekierkę za pomocą rubinu. W zależności od tego, z jakiego materiału pierwotnie został wytworzony dany przedmiot, no to z takiego materiału będziemy mogli po prostu go naprawić. Dzisiaj zajmiemy się netherem, więc weźmiemy sobie obsydian i trzeba będzie zrobić portal. Z tym, że nie wiem za bardzo, gdzie ten portal zrobić. Nie wiem, czy portal może być w orientacji poziomej. Na pewno w pionowej wiem, że może on mieć różne wymiary. Z tym, że ja bym chciał go zrobić w poziomie, żeby ten portal był płaski. Ale nie bardzo mam pomysł, gdzie go dać i tak sobie myślę, jakby to rozwiązać. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to zrobienie tego portalu gdzieś w tym miejscu, przy krowach na przykład. Na przykład tu w tej ścianie, bo ja lepszego miejsca chyba już nie znajdę. I zresztą tak też zrobię. Zrobię ten portal tutaj. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać. Dobra, teraz tak. To. I tak, potrzebujemy... Tu. Tu. To trzeba zniszczyć. Chyba coś źle zrobiłem, tak mi się wydaje. Na pewno zrobiłem to źle. Ale nieważne, może się uda. Może będzie pasować. Wiem, że te portale też mogą być na pewno większe niż... niż tylko ten. Dobra, zobaczmy, czy taki wymiar portalu pasuje. Powinien pasować, z tego co ja wiem. Muszę tylko zrobić krzesiwo. I czuję, że mi krew leci z nosa, więc trochę słabo. I nie zdziwcie się, jak w którymś momencie po prostu będę musiał zrobić cięcie. Bo przed chwilą mi leciała krew z nosa, już myślałem, że przestało, a jednak leci dalej. No z tym, że mam nadzieję, że sobie to zatknie i po prostu na koniec nagrania A nie będę musiał robić cięcia, B jeśli będę musiał, to nie będę miał całej mordy we krwi po prostu. Mamy ten portal. Jest on zrobiony. Z tym, że nie bardzo wiem, jak tutaj rozwiązać to. Czy ja bym chciał zrobić... No nie, niestety tutaj musi być cały czas stone. Więc rozwiązać to tak? Nie, bo to wygląda teraz do dupy. Chyba tak musi zostać po prostu. Coś takiego. No tego sufitu nie podniosę. I to jest problem. No dobra, no niech tak zostanie na razie. My idziemy po kwarc, potrzebujemy kwarcu. Uwaga, ujojojojoj, nie wziąłem sobie jeszcze żarcia. Uwaga, po co ja potrzebuję kwarcu? Kwarc potrzebujemy po to, żeby z kwarcu zrobić sobie później elementy, jakby to ująć, do klatki z naszymi dinozaurami.
Czyli prościej mówiąc, nie elementy, a po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebujemy szkła. To się nazywa glass, clear glass, nie clear glass. To jest MP glass, też jest to szkło. Poczekajcie, ja muszę to znaleźć. To miało swój crafting z kwarcem. Chyba, że to był piasek z kwarcem. Zaraz chcę wam pokazać zresztą, jak to wygląda. Jest, o, gęsty piasek. I z gęstego piasku robimy solidne szkło. Już wam tłumaczę, dlaczego jest potrzebne nam akurat solidne szkło. Solidne szkło jest nam potrzebne do tego, żeby móc zrobić sobie klatkę na te zwierzęta większe, typu na przykład ankylozaur, tyranozaur, stegozaur, inny zaur, żeby on nie uciekł, bo one potrafią niszczyć bloki. No i w takiej sytuacji one nam zwyczajnie mogą uciec. O, tutaj portal już jest normalnych wymiarów, dobra. Postawmy sobie waypoint, save. No i musimy zbierać kwarc. Poza kwarcem przydałoby się też znaleźć te netherowe rudy. Tylko... O, co ciekawe. A bo już jestem na tak niskim poziomie. Czemu ja mam lagi? Halo, co to ma znaczyć? Generuje się świat, nie ma tak lagi na singlu, nie? Już, Minecraft. Ogar. Ogar, Minecraft. Proszę. Nie rób mi tak. Długo jeszcze? Już ogarnia się. Tak, już jest trochę lepiej, ale dalej jakieś dziwne spadki FPS-ów są. Dobra, to będzie dobry moment na zrobienie sobie cięcia i przy okazji zatamowanie krwawienia z mojego nosa. Zaczekajcie chwilę. Dobra, nos już jest mniej więcej ogarnięty. Z tym, że kwarc dalej nie chce się zbierać, nie wiem dlaczego. No, dawaj. O, a teraz już działa. Okej, czy teraz już będzie wszystko w porządku? Jej, mamy niebieską rudę. Czy to jest to? Kobalt! Dokładnie tak, czyli jest to chyba jedna z najlepszych rud dostępnych w modyfikacji Tinker Construct. Ciekawe mnie też, na jakim poziomie jest ten pig iron. W sensie, czy on jest użyteczny do czegoś, czy raczej jest on bezużyteczny przy tym kobalcie już. Z tego co wiem, to pig iron jest dość mocny, ale nie wiem na ile jest mocny, jeśli chodzi o porównanie go na przykład z... tutaj według gry są bloki. Nieważne. Ach, biedny, zlagowany Minecraft. No niestety, no czasami się tak dzieje. Ważne, że już nie mamy problemów z tymi, bo tamte bloki się zepsuły troszeczkę, no ale to jak wyjdziemy i wejdziemy, no to wszystko będzie dobrze, więc nie ma się czym tutaj przejmować. No i fajnie, że znalazłem w ogóle pierwszy blok kobaltu, z tym, że ja bym wolał raczej znaleźć więcej tego, no jak to się zwie, kwarcu. Kwarcu potrzebujemy naprawdę olbrzymiej ilości. Kwarcu potrzebujemy dosłownie parę staków. Tylko i wyłącznie po to, żeby porobić tego szkła. Bo ja obawiam się, że tym szkłem będziemy musieli obtoczyć no, całe nasze te klatki dla dinozaurów. Bo jednak one kamień czy jakieś inne materiały też niszczą. Więc no raczej będzie trzeba się nie ograniczać tylko i wyłącznie do tego. Czy już mogę to zebrać? Nie, nie mogę tego zebrać, bo dalej się tepa. Okej. Okay. Tutaj mogę przejść dalej, świetnie. O, drugi kobalt. No to fajnie. Nie będę narzekał. No może zrobimy sobie w następnym odcinku kobaltowy sprzęcik. Może. No bo ten kilof to widzę, że on się strasznie szybko psuje. Przydałoby się zrobić jakiś taki kilof, który naprawdę ma dużo użyć. Ten ma ile użyć? On ma 1000? Nie, nawet nie ma 1000, on ma 700.
Diaksowy miecz ma Diaksowy miecz. Diaksowy ogólnie i ty mają jednak ten 1500, z tym, że no te rzeczy da się naprawdę tanio naprawiać. Bo w kowadle naprawianie ekwipunku minecraftowego, no to jest jednak słaba sprawa. A tutaj jest trochę łatwiej. Ciekawe mnie w ogóle, czy kobalt występuje tylko tak nisko i to jest jakiś odpowiednik diamentów cave'owych, netherowych, czy jakiś może nether 1.12.2 wersjowy. Czy może po prostu kobalt występuje wszędzie, a ja miałem dużo szczęścia, że go spotkałem już dwa razy przy samym portalu na tak niskim poziomie, bo przypomnę, że portal mam na poziomie około 12 kratek. Co jest naprawdę bardzo nisko. Tutaj już kobaltu więcej nie ma. A szkoda, warto poszukać zawsze. Słyszę Gasta. Słyszę cię, gnoju. Nie wiem, czy jest sens, że ja się tak kopa ten killów tylko zużyję. Odejdź. Nie zakopałem tego? Zakopałem. No. No dawaj, wyschnij. Już. 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 No. Dobrze. Wyschło. Tu był gdzieś kobalt. O, fuck! Dobra, udało mi się całe szczęście po odpowiednią porę uciec. A cóż to jest za ruda? Artite. Ej, no nie, nie rób mi tego, siomek. Błagam, dobrze. Ciekawe, co jest lepsze, czy Ardit, czy Kobalt. Nowe rudy, to w następnym odcinku będziemy mogli się pobawić w te nowe rudy. A po następnym odcinku będziemy mogli się pobawić w dinozaury. Bo ja te jajka, raczej dinozaurów będę nie wykluwał. A przygotowywał raczej w odcinku, w którym po prostu będziemy zajmować się nowymi rudami. I na takiej zasadzie to widzę, że ja sobie będę coś tam craftował, te wszystkie rzeczy, a w międzyczasie będę po prostu wkładał te DNA do analizera. Czar naftowa. Ona jest chyba z modyfikacji Erebus? Poison. Tak, z Erebus jest. A co mogę z tego poison robić? Nie, ciekawe rzeczy na razie. Ale mam mało życia. O, dostał! Ło! Trzy razy trafiłem. Nieźle. Pytanie tylko... Nie, bo tu już schodziłem. Tam jeszcze było takie zejście, gdzie ta lawa była. Czy już mogę zejść? Mogę już tu zejść. Fajnie, jakby tu było więcej tego kobaltu, kwarcu albo czegoś innego. Mamy takie cave'owy ten nether. Nie podoba mi się ten nether. Nie lubię mieć netheru takiego w cave'ie. Tu mamy kobalt, świetnie. I to aż dwie sztuki. Myślę, że tyle kobaltu, ile już zebraliśmy, to może nam nawet wystarczyć na zrobienie jednego przedmiotu. Na przykład miecza, no bo niestety, tak jak chcieliście, no to ja bym zrobił z tego peridotu miecz, bo niby daje fajne efekty, z tym, że ja nie mam tej modyfikacji, która dodaje ten peridot, bo jak część z was zapewne wie, a część też nie, Tinker Construct wykorzystuje przedmioty z modyfikacji nie tylko związanych z tym samym Tinker Construct, ale Tinker Construct wykorzystuje również przedmioty z modyfikacji takich jak Biome Soul Plenty, ale też są inne modyfikacje dodające materiały i Tinker Construct również z nimi współgra. Niestety ja nie jestem w stanie przytoczyć większej ilości modyfikacji ze względu na to, że po prostu ich nie pamiętam. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że jeśli z tą jedną modyfikacją to współgra, no to też są inne modyfikacje, plus są jeszcze jakieś tam addony do tego Tinker Construct, które dodają też jeszcze więcej możliwości.
Okej. Okay. Mamy już trochę kwarcu. Nadal jest to trochę za mało. Ale trochę go potrzebujemy. Przede wszystkim, no właśnie na to, żeby zrobić te miejsca dla dinozaurów. Czy jeszcze na coś na przykład kwarc? Tak, kwarc jest jeszcze potrzebny do używania w Tinker Construct. Do upgrade'owania. Niestety nie wiem, co daje Sorry. Ale się dzisiaj jąkam. Nie wiem, jak jakiś tak cały dzień się dzisiaj jąkam. Kwarc jest potrzebny do upgrade'owania itemów w Tinker Construct. Niestety nie wiem, co on co on dodaje. Ale dzisiaj naprawdę nie powinienem chyba nagrywać Minecrafta dzisiaj. Może powinienem zacząć nagrywać jakiegoś asesyna zaraz. Albo przejść na coś innego, gdzie po prostu jest mniej gadania, a więcej trochę fabuły. Tutaj ja się przekopywałem, to tutaj nie ma sensu włazić. Czy to byłoby na tyle w naszym netherze? Szkoda by było. A na to wygląda, że nasz nether niestety bardziej rozbudowany nie jest. I musiałbym się gdzieś przekopać do jakiegoś nowego miejsca. Fuck! Zostaw mnie. Gin, bestio. Tam jest jeszcze jedno. Jeszcze strzela jakąś pajęczyną. Całe szczęście jest załatwione. O cholera. Nie. Jasna dupa. Ja mam 30 level, nie mogę umrzeć. Mamy lipę. Ile tych pigmenów tutaj jest? Dobra, gdzieś poleźli. Szybko. Uda się? O nie, a jak oni są w bazie? Będzie trzeba jeszcze jakąś ramkę na ten portal zrobić. Tak, są w bazie. Szybko. Poszło? Aha. No nieźle. Wspaniale wręcz. Naprawdę. Naprawdę. Muszę teraz taki kawał lecieć. No dobra, no to będzie chyba tyle z tego odcinka. Ja wam tylko jeszcze powiem, co będziemy robili. W kolejnych odcinkach przygotujemy, tak, przepalimy sobie te rzeczy z Tinker Construct, te nowe materiały, ten aradit i kobalt. A przy okazji w jeszcze kolejnym odcinku, w momencie kiedy będzie nam się przepalać też szkło z kwarcu, i przy okazji, w momencie, gdy będą nam się badały DNA dinozaurów, my będziemy tworzyć będziemy tworzyć rzeczy z tych nowych materiałów, a potem zajmiemy się wykluwaniem dinozaurów. Wyklujemy sobie tych dinozaurów kilka. Zrobimy też na pewno miejsce na te dinozaury. Jakiś taki fajny korytarz, myślę, że wzdłuż naszej bazy. Po prostu to poprowadzimy. I w miarę możliwości chciałbym, żeby te zwierzęta miały wspólne karniki. Nie wiem, na ile to jest możliwe, ale liczę na to, że uda mi się to jakoś skombinować. Nie wiem, na przykład, żeby, nie wiem, dwóch roślinożerców miało ze sobą karnik, a dwóch mięsożerców miało też ze sobą karnik między swoimi legowiskami, że tak to ujmę. Mam nadzieję, że jakoś uda się to rozwiązać, żeby one się nie zabijały, ale no to się okaże w kolejnych odcinkach z Minecrafta. Póki co dziękuję wam za uwagę, nie będę przedłużał. Przepraszam was też za niską jakość mojego komentarza, nie wiem, czy to jest spowodowane pewnie zmęczeniem. No tak, nie powiedziałem, jeszcze to powiem wam, że przedwczoraj strasznie się schlałem,
Piłem cztery drinki i pół butelki whisky. Piłem do drugiej. A o 8 miałem szkołę. Więc no już mając tą szkołę na 8. Musicie być świadomi, że spałem 6 godzin i dzisiaj mi się odespać tego nie udało. Więc no najpewniej dlatego tak to wygląda. Mój komentarz jest tak niskiej jakości. No ale nieważne. O, Fiomie. Tak, nie. Jeszcze coś innego. Wygląda jak Fiomie Sarkę. Dobra, nieważne. Kończymy. Widzimy się w następnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.